Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojorejewski z tej strony, Inforojki. Kochani, zaczynamy, nie przedłużając, HTR, charytatywna tarcza Roja, informuje o Dominiku, który ponownie walczy o życie. Dlaczego ponownie? Co się stało? Co się nie udało? Co mogło pójść lepiej? Jak można na dzień dzisiejszy akcję wspomóc? Wesprzeć dodatkowo inne osoby, o niej poinformować. Macie wszystko ładnie wypisane, klarownie, czytelnie właśnie na dedykowanej stronie facebookowej, do której oczywiście macie linka w opisie dzisiejszego materiału wideo, zaraz przy linkach dotyczących wszystkich innych elementów, o których zaraz będę wspominał. Kochani, doskonale wiecie, że strona oficjalna www.royofangames hula w najlepsze, ale już dzisiaj chciałbym Wam zaproponować bardzo interesujący, bardzo ciekawy owoc całej tej inicjatywy wspierającej młodych twórców gier wideo, mianowicie wspólne poradniki dotyczące przeróżnych aspektów tworzenia gier komputerowych. Macie linka bezpośredniego do tego, co widzicie w tym momencie na ekranie. Na dzień dobry poszedł Blender, Unity 3D oraz inne elementy. Ta cała lista poradników oczywiście będzie się powiększać o różne aspekty w ramach jednego silnika, jak i o nowe silniki. Także zapraszam serdecznie. Jest to jedna z 10 tysięcy elementów części składowych inicjatywy Royal Fun Games, ale wydaje mi się, że bardzo pomocna, mówiąc bardzo delikatnie. Kochani, jedziemy dalej. Fari.pl. Przez przypadek trafiłem na blogaska autorstwa Anety, która wypowiada się na tematy wszelakie. Co się stało, że tutaj zawitałem? Kilka elementów związanych z YouTube'em, poruszonych bardzo, że tak to ujmę, ciekawym, lekkim piórem. Potraktowane aspekty naszego codziennego, wirtualnego i niewirtualnego życia w sieci. Także zapraszam serdecznie na odchamienie się, myślę, ciekawą, bardzo interesującą lekturę. Kochani, zanim przejdziemy sobie do przeglądu tygodnia od poprzednich inforojek, klasyczni, już legendarni, kulturalni, kochani, Playgames V13, MC Jack, Regan Playgames, Mierny Gaming Channel, Niezauważalny, Mr. 333 Ramirez, Ambasador Chleba, Damian Różalski, Forever Alone 90 PS4 Gameplays, jak i Strusiu U. Serdeczne gratulacje, serdeczna tarcza za kulturę i sympatyczne, fajne zachowanie się w komentarzach wobec mojej osoby, jak i przede wszystkim wobec innych komentujących, innych użytkowników. Zabrakło w topu również. Serdeczna tarcza. Kochani, więc tak, od ostatnich inforek rozpoczęliśmy sobie minicykl typu gameplay, jeśli chodzi o formę, z gry Risen 3 Władcy Tytanów. W zeszłą sobotę pojawiła się pierwsza część, druga część pojawiła się w środę i mieliśmy powrót do korzeni Gotika, a także pluszową przygodę. Następnie zaczęliśmy... Trzecia część Shielders lecą na misję w ramach Roy Playing Games, a także wizualizacja fantów nagrów na Paintball z Royem edycję 18 w Poroninie koło Zakopanego, która będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu, w sobotę oczywiście. I tak, jak najbardziej są jeszcze wolne miejsca, zarówno Splatmaster 8+, dla najmłodszych, jak i klasyczny Paintball 13+, także zapraszam serdecznie. Linka macie tu, linka macie w opisie, a za pomocą tego filmu być może przekonacie się, że warto się udać. Zostawiam to, kochani, Wam. Potwornie mocny poniedziałek z potwornie śmiesznym Happy Wheels. Klasyka, kochani. We wtorek kontynuujemy Toy Soldiers, Uber Tank, Iber Mur, Evil, Random, Psycho, Turbo, Sheet, Sick Sheet, Made by Lunatic Freak. Kochani, mega psychodela, mega schiza. Ciężka sprawa. Ale świetnie mi się to nagrywało, potem jeszcze fajnie mi się to ulepszało pod kątem montażowym, edycyjnym, także zapraszam serdecznie do zapoznania się z tym horrorkiem. Wspomniany Risen, co czwartek Funny Moments, już 29. część, kochani, padło na kontynuację Condemned, czyli Condemned 2 Bloodshot.
Jeszcze cieplutki dzisiejszy materiał Toy Soldiers, część 6, dostosuj się. I tak, jeśli chodzi o zapowiedzi, w dniu jutrzejszym kolejna, trzecia część Rizena 3 Władcy Tytanów. Następnie vlog Moje Urojenia, wracamy do rozkosznego ludologicznego pitolenia. W środę z kolei jeden dłuższy materiał z Rokiem, w ramach oczywiście duetu Rock and Rojo w grze Firefall, i wypowiemy się na temat tegorocznych targów Kolonii Gamescom 2014, rok z perspektywy uczestnika, ja z perspektywy osoby, która monitorowała całe wydarzenie na miejscu w Katowicach. Także myślę, że ciekawy materiał, aczkolwiek jako, że on będzie dość długi, 48 minut, nie będzie on dotyczył tylko Gamescomu. Broń Boże, będą też inne, myślę, sympatyczne, śmieszne, fajne rzeczy, elementy. To tak, w poniedziałek oczywiście Happy Wheels, we wtorek ostatnia część Toy Soldiers, w środę kolejna część Rizena, w czwartek kolejny Funny Moments. I tak jak mówię, znów przed każdym paintballem wyjeżdżamy wcześniej, by ogarnąć kilka rzeczy, także czwartek, piątek, sobota, niedziela mnie nie będzie, ale zdążyłem już coś dla Was nagrać, także Funny Moments będzie w czwartek, w piątek będzie pierwsza z dwóch części ciekawego dodatku walki z kosmitami, jeśli chodzi o Toy Soldiers, i to będzie sobota, niedziela, piątek, niedziela, sobota będzie wspomniany kolejny, chyba już ostatni Risen, tak mi się wydaje, albowiem powolutku przymierzamy się do gry Wasteland 2 w ramach postnuklearnie. Nie zabraknie również, chociaż uważam, że za szybko o tym mówić, takich gier na moim kanale, czy to w systemie gameplay, czy to w systemie let's play. Lords of the Fallen, Dragon Age 3 Inkwizycja, najnowszy Call of Duty, Far Cry 4, A Bird Story czy Twierdza Krzyżowiec. W to na pewno się pobawimy. Dodatkowo oczywiście będą lecieć programy gry w ramach Royal Fun Games. I mniej więcej tak to będzie wyglądać, że oprócz Wastelanda 2 spokojnego postnuklearnego klimaciku, będzie mieć ultra ostrą siekę w ramach Might and Magic. Facebookowi wiedzą, co chodzi. Wam zostawiam pod rozkminę, o co dokładnie z Might and Magic będzie chodziło w ramach chorej, mocnej jatki w FPP. Dobra, okej, to by było na tyle zapowiedzi. Podsumowanie, kulturalni są. Przechodzimy do kanałów polecanych, kochani. Peła Designer. Peła Designer, świetny kanał, nieprawdopodobny skill, jeśli chodzi o grafiki, jeśli chodzi o takie geometryczne potraktowanie normalnych zdjęć. Nie wiem, jak to nazwać. Low poly, o, low poly się to nazywa, okej. Okay. Ale generalnie znajdzie tu dla siebie każda osoba, która lubi bawić się grafiką, Photoshopami, nie wiem, Corelem, przeróżnymi blenderami, przeróżnymi tego typu systemami. Także coś dla grafików, poradniki, speed arty, przeróżne przeróbki. Super sprawa, bardzo fajny kanał. Pozdrawiam serdecznie, Peła Designer. Następnie, tu już wracamy do gamingu i nie tylko. MC Game Studios, Game Development, Dry Marty 1.1.1. Bardzo ciekawy dobór gier, bardzo oryginalnych, fantastyczne również poradniki, jeśli chodzi o grafikę, aczkolwiek nie tylko. Są takie pierdoły typu kusza domowej roboty, przeróżne wypowiedzi, przeróbki, Funny Moments. Bardzo, bardzo taki różnorodny kanał, jednak no, praktycznie stuprocentowo osadzony w świecie rozkosznego gamingu. Także pozdrawiam serdecznie, z dumą polecam, prezentuję jeszcze raz Dimitri 111. Peła Designer, kulturalni, przegląd, zapowiedzi, Fari.pl, Royal Fun Games, poradniki. Oczywiście Dominik. Kochani, serdeczna tarcza, trzymajcie się, miłego weekendu, miłego wieczoru piątkowego. Do zobaczyska tu i ówdzie. Trzymajcie, serdeczna tarcza. Boom!